Dzisiaj spróbujemy rozłożyć wodę, która składa się z tlenu oraz wodoru. Mamy baterię, drucik miedziany, który już połączyłam z tą baterią, sól i wodę. Proszę, dosyp 3 łyżeczki soli do wody. Druga i trzecia będzie cała pełna. Dobrze, teraz zamieszajmy jeszcze. Co to jest zielonego? Nie wiem, co to jest zielonego. Na pewno nie będzie nam przeszkadzać. Dobrze, jest pomieszane. I teraz wsadzamy, misiu, druciki do wody. A ja co? I patrz, patrz, co się będzie działo, ok? Widzisz bąbelki? Tak. Tutaj więcej jest, prawda? Bo tutaj jest biegun ujemny i tutaj zbiera się wodór i jest więcej bąbelków. I co dalej? No i teraz widzimy, że zbiera się ten wodór i możemy zobaczyć, jak będzie on reagował z ogniem. Ale ponieważ wodór jest wybuchowy, to założymy sobie okulary, dobrze? Okej. Ja ci założę. To są moje? Tak. A te drugie są moje. Masz okulary? Ja też. Nie do końca. Teraz jest dobrze? Ojej. Poprawię ci. I? Teraz jest dobrze? Tak. Dobrze. I weźmiemy świeczkę. Tutaj jest wodór. I co? Widać, że płomień staje się większy. Na szczęście nie wybucha, bo tego wodoru nie jest aż tak dużo. I tutaj zobaczymy, co się dzieje nad tlenem. Widzisz, że jest płomień taki jaśniejszy? Bardziej się pali, bo tutaj tlen się wydobywa.